Siemanko, siemanko, cześć, witajcie. Kolejny dzień zmagań andrzejkowych, tym razem w Boguszowie, Boguszu w Gorce. Bardzo fajna sala, ponad 200 osób zaproszonych. Będzie się działo, no musi się to udać. No i zobaczycie, bo my to zrobimy, ale zobaczycie. O! To, co trzeba. Siemandero! Siema, cześć! To się powinno nagrać. Mamy, przyszedł nasz pan młody z jednego wesela, Mateusz. Bardzo fajnie go widzieć. Ciekawe, czy przyszedł, bo my tu jesteśmy, czy taki zbieg okoliczności? Tego się jeszcze dowiemy. 3, 2, 1. Patrzcie, ile jest ludzi. Jest przepięknie. Co na ten temat powiesz, zanim im pokażemy? Widzicie tego banana? To jest właśnie banan, który wskazuje na wysoką frekwencję. Wysoką, wysoką jak inflację. Jak widać, no zakończyliśmy nasz andrzejkowy rajd. Zakończyliśmy go trochę nietypowo, bo zazwyczaj widzielibyśmy się na Orlenie, ale jesteśmy dzisiaj w super restauracji pod Złotymi Łukami. Co ty? Super restauracji pod Złotymi Łukami. Przyjechała para młoda, dla której graliśmy wesele z ekipą. Którzy nie mieli pojęcia, gdzie jest w ogóle Boguszów, ale dotarli tam specjalnie dla nas i to było po prostu chyba najlepsze, co mogło nas spotkać w tym roku w ogóle, nie? W karierze jako takiej. Oczywiście bardzo miło jest. Patrzysz, że wiesz, mimo że impreza skończyła, to nie ich, bo tak wiadomo, zawsze tam po imprezie ktoś powie, że ale fajnie było, ale realnym dowodem na to jest to, że w sumie to nawet nie wiedzą gdzie, co i jak. Dobra, gracze, pojedziemy. No, cudowna sprawa. Jeżeli się zastanawiacie nad tym, żeby nas odwiedzić na przykład na Sylwestrze, to się nie zastanawiajcie, tylko wbijajcie na park hotelu. Tylko będzie grubo. Tymczasem. Tymczasem kończymy łyk kawki. Wiadomo co, wiadomo kogo, yo.